Wielkimi krokami zbliża się najśmieszniejsza impreza w Rybniku, czyli Rejek, a dokładniej rybnicka jesień kabaretowa. W tym roku Rejek potrwa 5 dni, poza oczywiście czołówką Polski sceny kabaretowej. Można będzie zobaczyć na przykład premierowy spektakl powracającej grupy Mumio, a sprzedaż biletów rusza już jutro. Każdy, kto choć raz uczestniczył w rybnickiej jesieni kabaretowej, wie, że do tej imprezy kabarety przygotowują się wiele tygodni i zawsze serwują przynajmniej kilka premierowych skeczy. Nie inaczej będzie i w tym roku, ale organizatorzy przygotowali również kilka zmian w programie imprezy. Rybnicka jesień kabaretowa będzie troszkę wyglądała inaczej, bo zaprosiliśmy na początek kabaret Mumio, który da premierowy spektakl w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Czyli pierwszy dzień, środa, będzie w Teatrze Ziemi Rybnickiej, a troszkę wcześniej, w ten sam dzień, pod restauracją w Teatrze Ziemi Rybnickiej będzie One Ray Show. One Ray Show, czyli konkurs dla najlepszych młodych stand-uperów. To w środę, 26 października, a w czwartek i piątek konkurs główny w Fundacji EDF. W tym roku o koryta powalczą kabarety Chyba, Czołówka Piekła, Jurki, Łowcy.B, Otto, Rewers Zachodni i Fair Play Crew. Konkurencje, w jakich przyjdzie im rywalizować, jak zawsze brzmią intrygująco. Będą to między innymi sketch typowo kaukaski, walka o ogień czy Beat Killer. Zwycięzców poszczególnych kategorii poznamy w trakcie koncertu finałowego. Finał będzie w sobotę i w niedzielę w Teatrze Ziemi Rybnickiej. I no wiadomo, finał Rybnickiej Sieci Kabaretowej jak zwykle, natomiast w niedzielę będzie jubileusz grupy Mozarta. No oczywiście wiele innych zaproszonych przez nich gwiazd. A wśród nich między innymi kabaret młodych panów Ireneusz Krosny czy Włodzimierz Korci i Alicja Majewska. A co zrobić, żeby w tych wydarzeniach uczestniczyć? Kupić bilet oczywiście. Pierwsza pula biletów w sprzedaży będzie już jutro od godziny 12, a regularna sprzedaż rusza 10 października. Ceny od 30 zł za One Ray Show do 150 za koncert finałowy i jubileusz grupy Mozarta. Szczegóły na www.rejek.eu.